Tomasz Hajto, szkoleniowiec Jagiellonii Białystok. Doświadczenie w trenerce no, dopiero zdobywa, ale na pewno nie można odmówić mu tego, że wie, jak się wygrywa puchary. Przypomnijmy, że jeszcze jako piłkarz Schalke 04 dwukrotnie wygrywał z tym klubem Puchar Niemiec. Dzisiaj przypomnimy mu te sukcesy i zastanowimy się, czy ewentualnie mogą mu one pomóc w odniesieniu tego samego sukcesu z Jagiellonią Białystok w Pucharze Polski. W barwach klubu z Gelsenkirchen Hajto zdobywał Puchar Niemiec w 2001 i 2002 roku. Wcześniej jako zawodnik MSV Duisburg występował w finale tych rozgrywek. Rywalem Bayern Monachium. Dla Duisburga było to ogromne przeżycie. Zobaczmy, ile tu kibiców jest tej drużyny, tak? Mieliśmy solidną drużynę, ale bardziej piłkarzy biegających i walczących. No, tego klubu nie było stać na nie wiadomo jakie transfery. Nas tutaj, co widzimy, no, drużyna Bayernu, no, trenerem Trapattoni, o ile dobrze pamiętam, bramce Oliver Kahn, Mario Basler, Mehmet Scholl, Lothar Matthäus, Giovanni Elber. No to są potężne nazwiska niemieckiej piłki, tak? Duisburg tym nazwiskom nie sprostał. Bayern zwyciężył 2-1. Trzy lata później Hajto dostał jednak kolejną szansę na triumf w DFB Pokal. Już jako piłkarz Schalke w finale mierzył się z Unionem Berlin. Wielka presja była na nas, tak? Bo ta drużyna nie miała nic do stracenia, bo wiadomo, że oni będą grali w Pucharze UEFA. My mieliśmy wicemistrzostwo Niemiec. Wiadomo, bo już będziemy grali w Lidze Mistrzów, tak? I ta presja gdzieś była na nas, tak? Nie chcieliśmy, żeby się z nami się stało tak, jak się stało z Leverkusen, które, można powiedzieć, w jednym sezonie no, wszystkie finały przegrało, tak? Raz zdobyło wicemistrzostwo Niemiec, w finale Ligi Mistrzów przegrali i w finale, było to sezon później, i w finale Pucharu Niemiec też przegrali z nami sezon później, także wszystkie trzy finały, a w sumie nic do góry nie podnieśli, także no, to jest na pewno ogromne uczucie, jak Tomek Wałdok był kapitanem, nie mógł w tym meczu grać, tak? Ale no atmosferę mieliśmy wtedy naprawdę fantastyczną. Śniło się panu tak później? Nie śniło się, no bo i tak ten mecz żeśmy wygrali, tak. No ale na pewno często szukała mnie ta piłka w szesnastce. Kilka bramek mi się tam w lidze udało strzelić, akurat w pucharze żadnej. No szansa była akurat w finale Pucharu Niemiec. Ostatecznie drużyna Schalke wygrała 2-0, a w kolejnym sezonie obroniła trofeum, pokonując Bayer Leverkusen 4-2. Prestiżowe zwycięstwo nad wielkim rywalem. Było co świętować. Ja powiem tak, było mega grubo, jak tak można powiedzieć, w młodzieżowej gwarze. Wracaliśmy pociągiem takim specjalnie zrobionym tylko dla rodzin i byliśmy wszyscy tam z rodzinami. No i w tym pociągu było naprawdę, polało się dużo piwa. Pamiętam jak dziś, że menadżer wtedy tego klubu, Rudi Azauer, wywrócił się i skrzywił ten puchar i chyba, nie pamiętam, 17 tysięcy euro dał za to, żeby go wyprostować, tak, jubilera, tak, także no, emocje były ogromne, radość ogromna, jest to na pewno wspominek, bo często się tak mówi, że tam, a nie patrz na to, co było, mówią, bo tak często mówią, taka przenośna jest, nie grzeb w trupach, tak, ja zawsze powtarzam, żeby w trupach grzebać, no trzeba jakieś za sobą mieć, tak, bo można też przejść przez przygodę z piłką i powiedzieć, no kiedyś tam grałem, no i cała kariera się składała do tego, że się gdzieś grało, no jak się gra jakieś wyższe cele i coś wygra, przede wszystkim za granicą, niewielu Polakom jednak to się udało, no to jest takie, gdzieś tam wtedy człowiek czuje naprawdę tą wielką piłkę, tak.